Teraz co roku stajemy przed obrazem Marcela Batola, świętego Huberta. Dzisiaj ubogaceni o tyle przeżyć, oznaczenia, wyróżnienia, medale. To wszystko składamy tutaj na ołtarzu przed naszym patronem i ponawiamy nasze ślubowanie. Czynimy to co roku, ale przecież ciągle trzeba sobie, każdemu z nas osobiście, nam wszystkim przypominać, co znaczy być pięknym, wspaniałym, polskim, myśliwym. Powtarzamy słowa ślubowania, radując się z przeżywania uroczystości. Uczci naszego patrona, świętego Huberta. Uczci naszego patrona, świętego Huberta. Uroczyście ślubujemy. Uroczyście ślubujemy. Przestrzegać sumiennie praw łowieckich. Przestrzegać sumiennie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Zachowywać tradycję polskiego łowiectwa. Zachowywać tradycję polskiego łowiectwa. Chronić przyrodę ojczystą. Chronić przyrodę ojczystą. Dbać o dobre imię łowiectwa. Dbać o dobre imię łowiectwa. I godność polskiego myśliwego. I godność polskiego myśliwego. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Jest procesja nadarami. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tej procesji. A komu łowieckiemu łabędź złożenia, dzisiejszemu jubilatowi oraz medalem zapłać za kosz, symbol obfitości darów przyrody. Zapłać serdecznie. Chwilę przejdziemy na cmentarz, by tam złożyć symbolicznie hołd tym wszystkim zmarłym. Myśliwym, myślnikom, ale też i poległym za ojczyznę. Wczoraj święta radośmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości. Dlaczego idziemy na cmentarz? Dlaczego akurat łączymy nasze przeżycia myśliwskie ze świętem niepodległości? Wiersz Marcina Górskiego zatytułowany Niepodległość. Spośród słów używanych nieczęsto. Tłumnie dzisiaj na placę wybiegło słowo piękne, jak honor i męstwo. Słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień, mówiąc po prostu, polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.